Misja specjalna w RMF FM. Szpieg, który wiedział za dużo. Tajemnicza historia majora Sosnowskiego. Walczę jak mogę, aby wykazać zbrodnie całej mafii oddziału drugiego. Wychodzą na jaw niespodziewane łajdactwa tego drugooddziałowego chlewu. Krzywoprzysięstwo jest u nich widocznie formą składania meldunków służbowych. Tak o polskich tajnych służbach pisał major Jerzy Sosnowski, jeden z najskuteczniejszych oficerów polskiego wywiadu. Przez 5 lat działał w kręgu berlińskich elit. Szarmancki i przystojny Georg von Nauensch-Sosnowski. Bo tak się przedstawił. Zyskał uznanie miejscowych dam, żon i córek generałów, marszałków i polityków. Benita, Renata, Jena, Lea. I wiele innych kobiet wprowadzało majora w tajniki Reichswehry i Abwehry. Armii i wywiadu. Odnosił sukcesy i mógł czuć się doceniony. Szpiegowskiego fachu mógłby się od niego uczyć nie jeden szpieg. Bond. James Bond. Tak, pan też. Co zatem sprowokowało majora Sosnowskiego do użycia tak mocnych słów? Czy rzeczywiście przed II wojną światową polskim wywiadem wojskowym, oddziałem drugim sztabu głównego, rządziły mafijne koneksje? Nieszczęścia spadły na majora Sosnowskiego na początku lat 30., a ich przyczyną była najważniejsza zdobycz majora, a zarazem największa tajemnica niemieckiej armii. Plany agresji na Polskę, zaszyfrowane tytułem Organisation Kriegsspiel. Co zaskakujące, zdobył je mimo wyraźnego zakazu swoich polskich zwierzchników. I to właśnie ta samodzielność sprowadziła na majora kłopoty. Dokumentów nie można było wykraść. Należało wykupić kopię i to tak, aby Niemcy nie zorientowali się w sytuacji. A ponieważ w transakcji pośredniczyło wiele osób, cena wynosiła 40 tysięcy marek. Polskiego wywiadu nie stać było na wyłożenie tej bajońskiej sumy. 2 lata Sosnowski namawiał swoich zwierzchników na wyciągnięcie spod ziemi pieniędzy. W końcu zmniejszył cenę do 10 tysięcy. A kiedy i to nie poskutkowało, wysłał plany do Warszawy zupełnie za darmo. A pośrednikom zapłacił sam tyle, na ile było go stać. Tak błyskawiczna zmiana ceny, w końcu rezygnacja ze sporych pieniędzy, wydała się szefowi polskiego wywiadu pułkownikowi Tadeuszowi Pełczyńskiemu podejrzana. Skołowany dużym ładunkiem sprzecznych informacji Pełczyński zastanawiał się, czy aby Sosnowski nie zdradził. Nie miał jednak żadnych dowodów na współpracę majora z Abwehrą. A nić podejrzeń snuli wokół Pełczyńskiego zazdrośni o sławę Sosnowskiego oficerowie. Jerzy Niezbrzycki. Stefan Majer. Stefan Maresz. W tym czasie Sosnowski nadal pracował w Berlinie i nawet nie przypuszczał, że wokół niego zaciskają się 2 pętle. Pierwsza w Niemczech, druga w Polsce. W lutym 1934 roku majora zdradziła rutyna. Wpadł w pułapkę zastawioną przez gestapo. Aresztowano go i 2 lata spędził w niemieckim więzieniu. W kwietniu 1936 roku został wymieniony za niemieckich szpiegów złapanych w Polsce. Jeśli spodziewał się zaszczytów i medali, to srogo się zawiódł. Prosto z przejścia granicznego przewieziono Sosnowskiego do warszawskiego aresztu. Nazajutrz rozpoczęły się przesłuchania prowadzone przez oficera kontrwywiadu, kapitana Stefana Maresza. Minął tydzień, potem drugi, przesłuchania się przeciągały, frustracja Sosnowskiego rosła. Nie pozwolono mu widzieć się z rodzicami, zabroniono wynająć adwokata. Wedle prawa Sosnowski nie mógł być dłużej przetrzymywany niż 28 dni. A jednak ani pułkownik Pełczyński, ani kapitan Maresz nie przejmowali się tym. Po miesiącu zdesperowany Sosnowski podciął sobie żyły. Przeżył. Żołnierze strzegący aresztanta w porę podnieśli alarm. Dopiero po kilku miesiącach major dowiedział się, dlaczego został aresztowany. O co jestem oskarżony? O zdradę i współpracę z Abwehrą. Pan żartuje. Nie, panie majorze. W takim razie żądam dowodów. Kapitan Maresz nie był w stanie ich przedstawić, bo takich dowodów nie miał. Jego ludzie dopiero ich szukali i mimo wysiłków nie mogli znaleźć. Ale Maresz był pewien, że znajdą i dlatego bezprawnie trzymał Sosnowskiego. Czuł poparcie Pełczyńskiego i nic nie robił sobie z przepisów prawa.
Po roku rozpoczął się proces majora Sosnowskiego, lecz ciągnął się ślimaczym tempem. Mimo aktu oskarżenia brakowało niezbitych dowodów. Relacje świadków ściąganych do sądu na przesłuchania nie podtrzymywały linii oskarżenia, a wręcz je podważały. Podpułkownik Marian Chodacki, oficer, który zwerbował Sosnowskiego do służby w wywiadzie, mówił ze wstydem o metodach pracy oddziału drugiego. Generał Juliusz Rumel wprost wyśmiewał oddział drugi. Obaj zeznawali wprost wrogo dla oddziału drugiego, mnie wychwalając i podnosząc moje zasługi, pisał Sosnowski. Wszyscy moi koledzy, włącznie do wszystkich czterech generałów, którzy zeznawali, stoją za mną jak mur i wykazali niezwykle dużo cywilnej odwagi. Oddział drugi zeznaje jak może. Dla mnie niekorzystnie, ale jak dotychczas są to wszystko ogólniki. Te zeznania gmatwały zamiary prokuratury, która parła do skazania Sosnowskiego. A major Sosnowski jeszcze nie wiedział, że jest kozłem ofiarnym w grze prowadzonej przez dwa zwalczające się referaty polskiego wywiadu. Referat Wschód i referat Zachód o awanse, zaszczyty i władzę nad oddziałem drugim. Agenci obu referatów inwigilowali największych wrogów Polski, ZSRR i Niemcy. Lecz sukcesy święcił tylko referat Zachód. Jego rywal nie otrząsnął się jeszcze po porażce zadanej mu przez radziecki wywiad ČK w latach 20. I nic nie zapowiadało, że się pozbiera. Brakowało sukcesów, oficerów referatu pomijano w awansach. To budziło frustrację. Rywalizacja, która powinna być skutecznym środkiem podniesienia efektywności oddziału drugiego, z czasem przyjęła niezdrowy, pełen zawiści charakter. Dlaczego więc w sprawie oficera obcego referatu orzekali oficerowie referatu Wschód, Jerzy Niezbrzycki i Wilhelm Heinrich? Ludzie, którzy nie mieli pojęcia o specyfice pracy wywiadowczej w Niemczech. Odpowiedź jest prosta. Zarówno Niezbrzycki, jak i Heinrich cieszyli się zaufaniem zwierzchnika, pułkownika Pełczyńskiego, który od kilku lat promował kolegów spod znaku referatu Wschód. Pełczyński żądał od swoich protegowanych wyraźnej oceny działań Sosnowskiego. Tylko, rodzi się pytanie, czy oczekiwał rzetelnego procesu? Stronniczy dobór ekspertów i świadków oraz forma aktu oskarżenia sugerują, że nie. Winą za zaniedbania i błędy potężnej instytucji, jaką był oddział drugi, usiłowano obarczyć wybitnego oficera wywiadu, który w trybach machiny oddziału drugiego był zupełnie bezbronnym. Podsumował proces majora Sosnowskiego major Tadeusz Szumowski. Zdesperowany i nieświadomy zasięgu spisku Sosnowski pisał do pułkownika Pełczyńskiego z prośbą o uczciwy proces. Nie doczekał się reakcji. Jeśli dotąd wierzył w uczciwość, to brak odpowiedzi pozbawił go tej wiary. Mógł czuć, że padł ofiarą intrygi. We wrześniu 1937 roku, w półtora roku po powrocie do Polski, rodzice Sosnowskiego zatrudnili znanego mecenasa, Zygmunta Hofmokl-Ostrowskiego. To on przekazał marszałkowi Rydzowi Śmigłemu listy aresztanta pisane do ojca. Poznawszy prawdę o procesie Sosnowskiego, poirytowany marszałek wywołał burzę. Śmigły wezwał Pełczyńskiego i nie przebierał w słowach. Krzyczał, uderzał pięścią w stół, czym doprowadził Pełczyńskiego do płaczu. Pełczyński został zmuszony oddać Sosnowskiego pod sprawiedliwy sąd. Więc oddał. Ale jak miało się okazać, broni nie złożył, o czym Rydz na razie nie wiedział. Pełczyńskiego zdjęto z kierownictwa wywiadu, zanim spadły dalsze głowy. Niezbrzyckiego, Majera i innych zamieszanych w aferę. Natomiast oburzony sytuacją w wywiadzie marszałek postanowił zbadać pracę oddziału drugiego. Powołał komisję pod nadzorem generała Kutrzeby do zbadania fatalnego stanu kierownictwa polskiego wywiadu. Trudno tak naprawdę stwierdzić, jaki był rezultat działania tej komisji. Według jednych opracowań komisja w ogóle nie rozpoczęła pracy. Najwięcej jednak autorów uważa, że generał Kutrzeba zebrał ludzi i rozpoczął dochodzenie, ale ze względu na wybuch wojny nie dokończył go. Major Sosnowski niewiele skorzystał na interwencji marszałka Śmigłego i komisji Kutrzeby. W ostatniej dekadzie kwietnia 1939 roku przedstawiono mu kolejne zarzuty, co odbiło się na jego zdrowiu psychicznym i tak już znacząco nadszarpniętym.
Sosnowski miał czekać na wyrok jeszcze 2 miesiące. Mimo że proces był poszlakowy, mimo że nie powołano wielu świadków, którzy mogli wnieść do sprawy istotne kwestie. A w rezultacie, mimo braku jednoznacznych i niepodważalnych dowodów, sąd uznał Sosnowskiego winnym zdrady i współpracy z Abwerą. Sosnowski został skazany na karę 15 lat więzienia, pozbawienie praw obywatelskich na 10 lat i objęcie dozorem policyjnym przez lat 5. Ponadto sąd uznał za właściwe domagać się od Sosnowskiego 200 tysięcy złotych grzywny, zamienionych ostatecznie na więzienie, w ten sposób, że jeden dzień równał się sumie 100 zł. Ten krzywdzący wyrok wychodził naprzeciw oczekiwaniom starego kierownictwa wywiadu. Pełczyński i Majer mogli czuć satysfakcję. Ulgę poczuł również Niezbrzycki, a możliwe, że kilku jeszcze innych oficerów referatu Wschód. Po wyroku oficerowie referatu wschodniego urośli zanadto, co pogorszyło i tak już beznadziejne relacje z pionem zachodnim. W całym tym nieszczęściu, jakie spadło na majora Jerzego Sosnowskiego, był nikły, ledwie tlący się promyk nadziei. Wyrok nie był prawomocny, a to oznaczało możliwość apelacji. Tej drogi zamierzał trzymać się Sosnowski. Jednak wybuch II wojny światowej te nadzieje zniweczył. Sądy II Rzeczpospolitej nie zdążyły przywrócić majorowi dobrego imienia i zasłużonej sławy. Źródła i pamiętniki świadków różnie opisują dalsze losy majora Sosnowskiego. Jedni mówią, że zginął od kuli eskortujących go polskich żandarmów. Inni utrzymują, że padł ofiarą żołnierzy radzieckich. Ale są i tacy, którzy twierdzą, że został uprowadzony przez NKWD, a po kilku latach podjął z nimi współpracę. Gdzie leży prawda? Nie wiadomo. Wiadomo natomiast, że jako znakomity oficer tajnych służb działający w Niemczech przez tyle lat, Sosnowski był dla Rosjan źródłem bogatej wiedzy o państwie Hitlera. Misja specjalna w RMF FM. Na tropie największych tajemnic historii.